Jesteśmy na stanowisku Allen & Heath, jest z nami pan Jarek. Chcielibyśmy teraz usłyszeć, jakimi nowościami zaskoczy nas producent Allen & Heath w tym roku. W tym roku w zasadzie jedna nowość, za to myślę, że całkiem ekscytująca. Dla wszystkich tych użytkowników, którzy pragnęliby rozszerzyć gamę i tak szeroką efektów i procesorów efektowych, które platforma iLife ma u siebie na pokładzie, producent zaprezentował nową kartę. Jak widać, karta jest w nietypowym dla linii iLife kolorze, czarno-żółtym. Wszystkie karty dotychczas były czarne, ale to chyba słusznie, bo jest to karta, która nie tylko jest kartą Allen & Heatha, to karta, do której ręce przyłożyła również znana wszystkim, czy większości z nas, izraelska firma Waves, produkująca znakomite wtyczki efektowe. Z tą kartą użytkownicy konsolet iLife będą w stanie wysłać 64 kanały z konsolety do serwera Grid Waves. Na tym serwerze będzie można zainstalować sobie oprogramowanie Waves, wtyczki służące do obróbki dźwięku, a następnie, korzystając z wyjścia powrotnego, będzie można powrócić obrobionym tam sygnałem. Karta jest widziana przez system iLife jako insert, także z dowolnego kanału możemy wyrzucić sygnały do obróbki, obrobić na serwerze, na którym mamy zainstalowane oprogramowanie Waves, i powrócić z powrotem w nasz kanał. Działa to jak normalny insert w konsolecie. Co istotne, karta charakteryzuje się bardzo niską latencją. Jeśli pracuje to z serwerem SoundGrid, latencja jest kilkukrotnie mniejsza niż w przypadku wtyczek natywnych. Dlatego w zasadzie z punktu widzenia użytkownika nie ma to różnicy, czy dźwięk jest obrabiany na pokładzie iLife'a, czy też jest wysyłany do SoundGrida, aby zostać obrobionym przez wtyczki Waves.